Witam Was bardzo serdecznie, minęła już 21.15, dlatego za chwilę zaczynamy wieczorny paciorek. Być może tak jak i u Was, tak i u mnie, czas w tym ostatnim dniu płynie coraz szybciej, coraz więcej obowiązków na głowie, u mnie jest to związane ze zbliżającą się sesją, ale jak mówią eksperci od zarządzania czasem, im więcej obowiązków, im więcej spraw do wykonania, tym cenniejsza jest refleksja nad tym, co było i planowanie tego, co będzie. Dlatego nie zwalniam się z dzisiejszego spotkania z Wami i tak jak Wy, chcę przeżyć tą modlitwę z Panem Bogiem i zobaczyć, jak minął mi ten dzień, aby wyciągnąć dobre wnioski na jutro. Już za minutę zaczynamy, dlatego znajdźcie dla siebie odpowiednie miejsce. Powiedzcie najbliższym, że nie będzie Was przez najbliższe 15 minut. Wyłączcie telefon. Myślę, że możecie to zrobić, pozwolić sobie na taką chwilę offline w ciągu całego dnia i zajmijcie odpowiednią na tę modlitwę pozycję. Na początku spójrz na swoją pozycję ciała. Być może klęczysz lub siedzisz. Jesteś rozluźniony czy spięty? Zobacz, co ta pozycja tak przyjęta spontanicznie chce Ci powiedzieć, co Twoje ciało chce Tobie przekazać. Pierw Tobie. Ale także też Bogu, z którym teraz chcesz się spotkać. Spróbuj nazwać potrzebę, jaką Twoje ciało chce zakomunikować teraz na koniec tego dnia. W tym właśnie stanie spotkaj się z Bogiem, uświadamiając sobie, że On także chce być blisko Ciebie, takim jakim jesteś, i także pragnie zaspokoić Twoje potrzeby. Zacznij to spotkanie znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przypominając sobie kolejne wydarzenia z dzisiejszego dnia, spróbuj nazywać wszystkie rzeczy, z których korzystałeś, które były dla Ciebie pomocą, które dawały Ci radość.
Na przykład pomyśl o wodzie, która rano umyła ci twarz, ręce lub może całego ciebie. Przypomnij sobie, jak dotykała twoje ciało. Jak się wtedy czułeś? I wypowiedz w myślach słowo dziękuję skierowane do Boga. Możesz także pomyśleć o rzeczach, które dzisiaj jadłeś, przypominając sobie ich smak. A w myślach wypowiedz słowo dziękuję. Boże, dziękuję Ci. Możesz pomyśleć o komputerze, samochodzie czy telefonie, z których korzystałeś, o ubraniu, które cię zakrywało, kaloryferze, który grzał pomieszczenia, w którym byłeś, o światło, które rozświecało miejsca, w których pracowałeś, o czymkolwiek, czego dotykały twoje ręce, co widziały twoje oczy. O tych wszystkich rzeczach, które usłyszały twoje uszy. Za to wszystko dziękuj Bogu. Poproś teraz o doświadczenie Ducha Świętego. Poproś Go, aby działał w Tobie. Możesz to zrobić prostymi słowami. Ważne, by była to Twoja prośba. Jak już wiesz, ja lubię powtarzać: przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty i pokaż mi, co było ważne w dniu dzisiejszym. A teraz przypomnij sobie, co wydarzyło się dzisiaj w twoim życiu. Jakie osoby spotkałeś? Jakie sytuacje przechodziłeś? Pomyśl o spotkaniach z bliskimi ci osobami, z domownikami, ze znajomymi. Także z przypadkowymi osobami. Jakie słowa, jakie obrazy zostają ci po tych wydarzeniach najmocniej na koniec tego dnia?
Spójrz na te wydarzenia, z których te wspomnienia pochodzą. I spróbuj pomyśleć o jednym najważniejszym wydarzeniu w ciągu tego dnia. Wspominając wszystkie bodźce, które do ciebie trafiały. Słowa, które słyszałeś, obrazy, które widziałeś. Przypomnij je sobie. I spróbuj nazwać uczucia, które się w tobie pojawiały pod wpływem tych bodźców. Jeśli czujesz, że masz problem z nazywaniem uczuć, to spróbuj je przywołać ponownie, przeżyć je jeszcze raz. Przywołać je tak, aby one stały się na nowo żywe w tobie. A jakie myśli rodziły się w tobie za sprawą tych doświadczeń? Czy jesteś w stanie przypomnieć sobie, do czego te myśli cię zapraszały? To, co teraz nazwałeś, jest poruszeniem. I zobacz, czy to poruszenie było dla ciebie wsparciem w uczynieniu jakiegoś dobra. A może podobna sytuacja już wcześniej kiedyś ci się przydarzyła? Czy myśli, które ci dzisiaj przychodziły w tych okolicznościach, kierowały cię do zrobienia czegoś wbrew temu, co wcześniej postanowiłeś robić w takich sytuacjach? Zobacz, jaki stan pozostaje w tobie po tym doświadczeniu. Pocieszenie czy rozczarowanie? Uczucie radości czy zmartwienia? Zapraszam cię teraz, byś zwrócił się do Boga i wyraził mu swój stan wdzięczności za dobro, które się wydarzyło, lub jeśli nie, to żalu, jeśli okazało się, że znów wdałeś się w kanał swoich słabości,
spójrz na serce Boga i wyraź Mu to, co czujesz po tym doświadczeniu. Teraz, kiedy ponownie myślisz o tym dniu z perspektywy jego końca, przypominając sobie wydarzenia, które miały miejsce dzisiaj, pomyśl, czego dowiadujesz się o sobie z tej perspektywy. Patrząc na jutrzejszy dzień oczami Boga, no to znaczy z perspektywy życia wiecznego, zbawienia, czyli radości, którą On chce Ci dać, takiego innego czasu, który On chce przelać w Twoje życie. Jak chciałbyś ten jutrzejszy dzień zaplanować? Co z tego wniosku, który przed chwilą wyciągnąłeś, może Ci się przydać w jutrzejszych obowiązkach? I zaproś Boga do swoich relacji. Zaproś Boga do jutrzejszego dnia, tych wszystkich wydarzeń, które na Ciebie czekając, mówiąc słowa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Dzięki za wspólną modlitwę. Przypominam, że na YouTubie pod filmem jest link do przyszłego wydarzenia. Warto się już teraz zapisać, żeby nie przegapić kolejnej okazji spotkania tutaj razem z nami w środowy wieczór. Zapraszam też w niedzielę o 21:15. Mój współbrat Daniel prowadzi medytację. Można także włączyć się w tą modlitwę i wsłuchać się, co Słowo Boże chce do nas powiedzieć. Cieszę się także z tego, że w komentarzach piszecie, że już jesteście. Myślę, że to jest bardzo miłe. To jest taki wyraz kultury, z którego jestem bardzo, bardzo, za który też jestem wdzięczny. Ale myślę, że warto to robić przed samą modlitwą, a kiedy modlitwa się już zacznie, bardzo to ograniczyć. Można, zapraszam na rozmowę. W komentarzach można ze mną się spotkać albo po prostu napisać do mnie na czacie, jeśli macie jakieś pytania. A teraz cóż, no, kreślę wam znak krzyża, więc teraz siusiu, buziak na dobranoc z bliskim i dobrej nocy z Bogiem.